Szachmat. Te słowa często padały dziś w sali gimnastycznej szkoły podstawowej nr 13 w Raciborzu, gdzie panował wyjątkowy spokój, a uczniowie byli bardzo skupieni i pogrążeni w myślach. Szach jest groźbą zbicia króla. Może ją zażegnać przeciwnik w następnym posunięciu. Mat, czyli postawienie króla przeciwnika w szachu, przed którym nie ma obrony, kończy grę porażką gracza, którego król został zamatowany. Ale te zasady mają w małym paluszku uczestnicy miejskiego turnieju szachowego o puchar dyrektora szkoły podstawowej nr 13 w Raciborzu. Od kiedy grasz w szach? Od pierwszej klasy. A co jest w tej grze takiego najfajniejszego? No najfajniejsze jest to, że rozwija się swoje szare komórki i można przez to sobie polepszyć myślenie. I w ogóle to fajna zabawa, bo wygrywa się, przegrywa i nabiera się doświadczenia w wielu rzeczach. Czyli dzisiaj byłaś taką najstarszą zawodniczką. Jak ci się grało z tymi młodszymi? No było prosto, ale też ci młodsi uczą się na mnie, więc mogę im też pomóc. Od kiedy grasz w szachy? Od 4 roku życia. A kto cię nauczył? Przecież to trudna gra. Siostra. I wygrywasz z siostrą? Nie. Czyli cały czas się uczysz? Tak. A jak ci idzie dzisiaj na tym turnieju? Dobrze. Od przedszkola grała, potem w szkole grała, w domu się uczyła i tak się nauczyła grać. A kto w domu gra? No w domu tata gra ze mną i mama i Aneta. Ale ja ciągle wygrywam. Nie ma takiej chwili, żeby ktoś ze mną wygrał. Czyli ty jesteś najlepsza w domu? Tak. I co, umią przegrywać ci twoi domownicy? No Aneta nie bardzo, bo Aneta rzuci te szachy i powie, ja nie gram. A ty przegrałaś już kiedyś? 9 razy na pewno. I umiesz też przegrywać? Ale częściej wygrywasz. Tak. Szachy zawierają wiele elementów wychowawczych. Uczą m.in. odwagi, odpowiedzialności za podejmowane decyzje, cierpliwości, wytrwałości, panowania nad sobą, szacunku dla przeciwnika i pokory. Ponadto kształtują pamięć i rozwijają umiejętność logicznego myślenia. W tym roku na turnieju jest ponad 40 zawodników, także około 40. Także poziom jak na razie jest bardzo wyrównany. Partie trwają praktycznie do samego końca, także o tym może już świadczyć, że jest ten poziom dosyć wysoki. Proszę nam powiedzieć, od którego roku życia można zacząć grać w szach? No ja zacząłem dosyć późno, w wieku 14 lat. Mam znajomych, którzy zaczynali też w wieku 5 lat. Jeden pan zaczynał w wieku 40-50 lat, także szachy można zacząć w każdym wieku. Jeżeli się chce osiągnąć ten najwyższy poziom, tak jak na przykład Magnus Carlsen, no to już trzeba zaczynać w wieku 5 lat. Uczestnicy turnieju, zaczynając w tak młodym wieku, mają dużą szansę osiągnąć sukces w tej grze. Szachy są bowiem dyscypliną sportową uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski.